Producent maszyn i urządzeń rolniczych, konstrukcji stalowych oraz kotłów drzewczych. Metal Fach. 20 lat doświadczenia. W Galerii Bonar Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży, została otwarta wystawa prac plastycznych wykonanych przez więźniów z zakładu karnego w Czerwonym Borze. Warsztaty plastyczne, których celem jest resocjalizacja skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, prowadziła Iwa Jula-Żywkowa. Otwieramy trzecią wystawę, która jest wykonana w więzieniu w Czerwonym Borze. Są to prace grupy, których liczy około 19 osób i byli wykonane w trakcie pół roku. To nie są nasze pierwsze spotkania przez te 6 miesięcy. Są uczestnicy, których pojawili się od 2008 roku i widać dzisiaj ich postęp, ich rozwój tej pracy, widać twórczości w niektórych prac, ponieważ temat był podzielony na dwie części. Jedna część typowo świętych, a druga część namalować swojego świętego, żeby można już wyjść poza granicach i poza kopią świętego, to już tutaj można zobaczyć bardzo ciekawe prace, inne prace już zrobione z wyobraźni. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona z efektu, którego osiągnęliśmy tym razem, dlatego że oprócz starych uczestników jest już i nowych osób, których właśnie pokazali swoje możliwości i mam nadzieję, że na przyszłość również tak jak tych osób, których brali już udział w zajęciach, będą ich rozwijać. Są osoby, których już nie potrzebują nawet zajęcia, oni już samodzielnie wykonują swoje prace, kształcą się w tym kierunku, czytają książki, dzielą się tą informacją. Jestem z tego powodu niezmiernie szczęśliwa, że jakieś żarenko gdzieś tam zostało rzucone i z tego żarenka powoli gdzieś tam pojawiają się już kwiaty, którego właśnie dzisiaj tutaj mamy okazję niektórych z tych kwiatów zobaczyć. Grupa jest naprawdę bardzo dobrze zorganizowana. Ja osobiście jako prowadząca cieszę się z szacunkiem. Zajęcia są przeprowadzone bez żadnych problemów. Mam nadzieję, że na przyszłość również będziemy mogli rozwijać i wykrywać nowych talentów, dawać coś pozytywnego. To dlatego, że sztuka musi przynosić takie efekty, a nie inne. I uważam, że właśnie dlatego takie zajęcia znajdują miejsce w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Zajęcia plastyczne to jeden z projektów resocjalizacyjnych realizowanych w Zakładzie Karnym. My jesteśmy bardzo szeroko otwarci na wszelkie działania związane z kulturą i oświatą. Służba więzienna ma różne zadania. Zadaniem jest oczywiście izolacja przestępców, jest też zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu, ale też ma zadanie zmianę człowieka, który będzie człowiekiem, który wyjdzie i będzie właściwym obywatelem, mężem, ojcem, czyli resocjalizacja polega na tym, żeby przygotować tego człowieka do wyjścia na wolność, tam gdzie będzie już mógł się odnaleźć i że będzie potrafił się odnaleźć. I jednym z elementów, oczywiście mamy dużo elementów związanych z tą resocjalizacją, jest to praca, jest to obowiązek, ale też poprzez sztukę i kulturę staramy się również skazanym wskazywać właściwe kierunki. Takie zajęcia związane z malarstwem, rzeźbą, filmem są już od wielu lat wśród funkcjonariuszy służby więziennej. Są rozpowszechnione. Wychowawcy starają się włączyć skazanych do wszelkich pozytywnych form działań kulturalno-światowych. I właśnie to malarstwo, które tu pani Iwa nam proponuje, jest takim bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ gdy państwo zobaczycie te prace, możecie zauważyć, ile wrażliwości jest w naszych wychowankach. Ta wrażliwość była często ukryta gdzieś, ponieważ czy to wychowanie, czy ten problem w rodzinie, bo często są to jednak rodziny jakieś takie z problemami społecznymi, rodziny patologiczne, może te osoby nie mogły sobie tego odkryć. A jednak okazuje się, że jeżeli zatrzymają się gdzieś w drodze, to mogą w sobie znaleźć te pokłady artyzmu, wrażliwości i właśnie my staramy się wydobyć z pomocą takich właśnie ludzi jak pani Iwa, po co wychowawców, psychologów, terapeutów. Także myślę, że ta wystawa, że ten wernisaż pokazuje tą wrażliwość naszych wychowanków, to, że są to normalni nasi obywatele, którzy zrobili błąd, duży błąd w życiu, ale mogą wrócić, bo są to wrażliwi, normalni ludzie.
W wernisażu wystawy uczestniczyła także grupa skazanych z zakładu karnego w Czerwonym Borze. Producent maszyn i urządzeń rolniczych, konstrukcji stalowych oraz kotłów drzewczych. Metal Fach. 20 lat doświadczenia.